Dzień dobry, witam szanownych widzów bardzo uprzejmie, serdecznie. Dajcie znać, czy mnie słychać. Widać, to widzę, że mnie widać. Ale jeszcze pana Sarany nie widzimy, więc pozwólcie, że go tutaj usadzę, gdyż dopiero przed chwilą się zawodnicy połączyli. Dopiero wszyscy na Zoomie, ale dobra, już zaraz tutaj delikwenta złapię. Więc dzisiaj ekstremalnie ważny pojedynek dla Jana Krzysztofa Dudy. To jest jego być czy nie być w finale w tym momencie. No poprzednie meczyki też były oczywiście istotne, no bo system pucharowy jest o tyle specyficzny, że no tam jeden meczyk ci nie pójdzie, no już się żegnasz z turniejem. Natomiast dzisiaj Jan Krzysztof Duda... Jan Krzysztof Duda jest o krok od wejścia do finału, a finały będą rozgrywane w Toronto na początku listopada. Także bardzo, bardzo byśmy się ucieszyli, gdyby Polak Rodak w tym, że. W w tychże finałach by się znalazł, mielibyśmy okazję mu kibicować. No i też stawka w turnieju jest niemała, ponieważ za pierwsze miejsce, proszę Państwa, jest 200 tysięcy dolarów. Także momentami zależy od kursu milion polskich złotych. Także gruby, gruby hajs. No i też co ciekawe, jest to najwyższa nagroda w turnieju w tym roku. Także naprawdę jest to co powalczyć zawodnicy, tak jak widzę tutaj gotowi, ja poliszwajtera 3000 mam zaobserwowanego na czeskomie, więc jak tylko partie wystartują to to się dowiemy partie można zobaczyć na live czes.com ukośnik events, możesz sobie możesz sobie zobaczyć obwódka przy szachownicy jest bardzo dobra, gdyż tutaj w lewej części pojawi się termometr, kiedy zawodnicy wystartują, więc to mi Miejsce jest zostawiony właśnie pod y, termometr. Także wszystko, y, wszystko jest y, tak, jak być powinno. Eee. <laughs> nie, nie, nie. Jan Krzysztof Duda nie jest y, synem y, prezydenta. Chciałbym zdementować tą plotkę, która pojawiła się na czacie na YouTube. Eee. Eee. Czemu Sarana pod flagą FIDE, a Ponkratów pod szarą? Nie wiem. Może na przykład grafik nie dodał? Nie, nie mam żadnego pojęcia. Jest inna dodana z jakiegoś powodu. No, to, no, może nie chciał grać pod taką wolą, pod żadną. Nie wiem. Nie wiem, po prostu, krótko mówiąc i tyle. Bo Sarana to wiem, że po prostu się wyprowadził z Rosji, nie? On teraz, proszę Państwa, urzęduje w Serbii w Belgradzie. To może chociaż jakiś kuzyn, a kuzyn to nie wiem. Eee, nie mam zielnego pojęcia, ale z tego co się pytałem, to nie. Ale może po prostu jest jakieś dalekie pokrewieństwo. No chociaż dalekie pokrewieństwo, to pewnie pomiędzy każdym da się jakieś tam znaleźć, nie? Natomiast ciekawostkę mogę wam sprzedać widzowie. Mianowicie pewien zawodnik z Rosji odsłużył już swoją karę i gra w turnieju zgłoszonym do FIDE. Mianowicie Sergei Karyakin. Pamiętacie, on został na pół roku chyba zbanowany, żeby nie zagrał w turnieju kandydatów. I teraz jest Chess Stars, Blitz 2022, turniej kołowy rozgrywany w Rosji, gra Kariakin, Artemiew, Kramnik, Gość z Indii, Sadhfani, sad, Raunak, Rajabow, nawet gra Morozewicz, Walecho Pons i w goriaczki Lachno no. No. Także jest grane widzowy. A ciekawy, czy na 2700 czes go dają, czy nie. Zobacz. A jest kariaki no, czyli dają go. Liczył go. A Dubow w łagrze? No Dubow rzeczywiście politycznie antyputinowy anty ostro, nie? A to ciekawe w sumie, bo dzieci to tak zazwyczaj lubią odwrotnie jak rodzice, nie? Bo on pochodzi z, tej, z bardzo bogatej rodziny oligarchów, nie? A tu się okazuje, że poglądy ma, że tak powiem, odpowiednie. Hej, już 5 minut temu powinno się zacząć. No ale co, co ja Ci poradzę, że zawodnicy się spóźniają. Nie była tequila pita w Meksiko z powodu takiego, że nie piję alkoholu. Ale lemoniadę piłem zarąbistą, muszę Wam powiedzieć. Naprawdę, nigdy w życiu tak dobrej lemoniady ee, nie, nie piłem, autentycznie. Jaki jest stopień dwutlenku węgla w pomieszczeniu Krzysztofa Dudy? Bo to kluczowy czynnik, nie mam żadnego pojęcia. Ale usarany to tak zadmione delikatnie, nie? Taka szara poświata. <grymne> nie piję alkoholu z powodu takiego, że wymyśliłem sobie dwa lata temu challenge, że dopóki nie wbiję tytułu arcymistrza, to nie spożywam alkoholu. Niman nie gra w tym turnieju, bo Czeskom go wyrzucił z tego turnieju, ale co ciekawe gra teraz w mistrzostwach USA. Gra teraz w mistrzostwach USA, które dzisiaj wystartowały, proszę Państwa. Pierwsza partia, coś chyba koło 20, także oczywiście będziemy śledzili i wystartowali! Mamy agresywne E4 ze strony Jana Krzysztofa Dudy. Przypominam, party grane na 15 minut plus 2 sekundy. Poszedł Najdorf, najagresywniejszy wariant obrony sycylijskiej i Duda zdecydował się na posunięcie G3, więc zdecydowanie mm, tutaj schodzi z teorii, chcę zaskoczyć przeciwnika. Delikatne zastanowienie, Sarana zdecydował się na ruch E5. Sarana może zawodnikiem 2.700 nie jest, ale, ale jest naprawdę silnym graczem internetowym, podobnie jak, podobnie jak Jan Krzysztof Duda, ponieważ Sarana w sytuacji, kiedy rosyjscy arcymistrzowie zostali zbanowani przez FIDE, nie mogli grać w turniejach, wyniósł się z Rosji no i zaczął się utrzymywać tych turniejów internetowych, więc pod tym względem naprawdę trzeba na Delikwenta uważać, flagować zdecydowanie potrafi, choć tutaj do dodawane są te dwie sekundy, więc no, flagowania raczej nie będzie, no ale wiadomo, jak to jest pod presją czasu. Natomiast Jan Krzysztof Duda, zdecydowanie jeden z najlepszych szachistów, jeżeli chodzi o granie przez internet na świecie. Wczoraj widziałem, że rozgrzewka była grana, zagrał sobie w Tited Tuesdayu, także miejmy nadzieję, że rzeczywiście rozgrzewka, rozgrzewka się przydała. No i teraz tak, G3 zostało zagrane, natomiast Duda... Wcale jakoś się nie wyrywa z wystawieniem tego gońca na G2, były wa ważniejsze rzeczy do zrobienia. Ciekawa sprawa z tym ruchem goniec G5, po czym nastąpiło wycofanie tego gońca być może właśnie Dudzie o to chodziło, żeby zachęcić przeciwnika, zbejtować go na ruch H6 który może być pewnego rodzaju słabością w jakiejś dalekiej perspektywie kiedy biały będzie się przystawiał do ataku widziałbym coś w stylu goniec G2 krótka roszada, H3 F4, być może właśnie w ten sposób Duda będzie chciał tutaj zajechać przeciwnika na skrzydle królewskim, natomiast też trzeba wskazać że Aleksiej Sarana dosyć Sprytnie podchodzi tutaj do tematu, nie śpiesząc się z długą Roszadą, z krótką Roszadą. Zauważcie, że on tutaj może zagrać Goniec B7, Hetman C7, może tutaj jeszcze te, skoczek C5, może nawet, może tutaj jeszcze te kilka posunięć poczekać, żeby tak utrzymać Polaka Rodaka w niepewności, prawda? Bo dopóki ten król tutaj na G8 nie stanie, no to Duda tak ostro nie jest w stanie, nie jest w stanie ruszyć na skrzydle królewskim z atakiem, no musi jednak zakładać, że przeciwnik może zostanie w centrum ależ tutaj gonie C4 no tego tego przyznam szczerze się nie spodziewałem w żaden sposób i teraz hetman D3 no dziwnie to koresponduje z zagraniem posunięcia G3, ale też trzeba wskazać, że ma to naprawdę dużo sensu, pionek A6 teraz będzie podwisający, a a5 zagrać nie można, bo pole B5 wtedy czarny puści, więc zauważcie, że obie tutaj figury czarnego uwiązane są w defensywie. Tak, mecz jest grany z czterech partii, czyli pierwszy zawodnik, który wbije 2,5 punktu. No to wygrywa spotkanie. Jeżeli będzie 2-2, no to wtedy jest dogrywka Armagedonem. Więc bardzo ciekawa. Bardzo ciekawa decyzja ze strony Jana Krzysztofa Dudy. Zawsze w takich sytuacjach trzeba się zastanowić, co będzie po skoczek g4, bo bardzo często w czarny w Secylu jest zainteresowany tym, żeby czarnopolowego gońca białego skasować i później atakować po czarnych polach, tylko tutaj w tej Najdorfowej strukturze specyfika jest taka, że to, że to pole D5 jest niezwykle istotne. Jeżeli białemu uda się tutaj wpakować lekką figurą, no to najczęściej czarny ma problem. No i tutaj po jakiejś wymianie wjeżdża oczywiście skoczek, no i jesteśmy w stanie z tym gońcem się pożegnać. Za to biały będzie miał superowego skoczka. Także wszystko się tutaj jak najbardziej zgadza. No i jeżeli zerkniemy sobie na termometr, to tutaj jakieś... To, to tutaj jakiejś... Duda zeruje Drina i leci z Leszczem. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak, jak Duda gra turniej, jak to z boku wygląda, to on zawsze ma taki zestaw różnych napojów, także zdecydowanie dba o nawodnienie. Widać, że studiowane na AWF-ie wie co i jak, także dobrze, dobrze. Dostarcza tam odpowiednie składniki do mózgu, żeby była energia na liczenie wariancików. Także wszystko się tutaj zgadza. No i teraz zauważcie, że. No coś tutaj y, przeciwnik został y, wybity z przygotowania, być może jest to y, dla niego y, jakaś nieznana struktura, nieznana sytuacja, y, no bo rzeczywiście zagranie G3, żeby y, zagrać gońcem na C4, no to dosyć niespotykane, chociaż trzeba wskazać, że ten goniec na G2 no dosyć głupawo mógłby stać, no bo byłby blokowany przez tegoż własnego pionka z e4. A biorąc pod uwagę, że czarny tutaj nie jest w stanie zaatakować tego gońca, no bo straci pionka na a6, no to jak najbardziej ma to dużo sensu. Ja bym się, ja bym się obawiał trochę posunięcia skoczek c5 z ideą taką, że po wybiciu przeciwnik pozbywa się, pozbywa się tej słabości, ale ta pozycja dalej będzie bardzo dobra, bo mm, za chwilę wie, że AD1 będzie pakował tutaj skoczka na D5, i w dalekiej perspektywie będzie podważał pionka B6, żeby atakować pionka C5, także dalej ma to dużo sensu. W partii jednak Hetman C7, czyli klasyczne podejście, czarny będzie próbował wykorzystać tutaj półotwartą linię C. Ma to jak najbardziej dużo sensu. Klasyka obrony sycylijskiej, natomiast Duda z drugiej strony powinien oczywiście starać się wykorzystać linię D, i rzeczywiście mamy to. Zagrane to jest ta typowa sytuacja, bo praktycznie no, w zdecydowanej większości partii jest to grane D4. Wtedy wymienia się pionek C, więc czarny ma swoją linię do ataku, a biały ma swoją linię do ataku. No i zobaczymy, co przeciwnik odpowie. Dajcie znać, czy wszystko dobrze widać i dobrze słychać. Bo tutaj jeden z widzów pisze, że coś mu obraz laguje. Ale wydaje mi się, że ode mnie sygnał wychodzi. W dobrej jakości. Także powinno być wszystko GIT. No dobrze, więc mamy wieża FD1. Jest presja na pionka D8. Pytanie, czy tutaj zostanie zagrane wieża FC8, ponieważ oczywiście teraz ten goniec podwisa nie ma gdzie nim uciekać, więc trzeba by grzecznie się tutaj cofnąć skoczkiem, ale. Wydaje się, że wszystko okej, okay, tak? Skoczek Gonica zabezpieczy. i mamy to, mamy to poszło właśnie w partii, wieża FC8, skoczek D2, Duda tutaj na primowie praktycznie. Praktycznie poleciał, także zdecydowanie miał to zaplanowane. No i teraz ten skoczek rzeczywiście wpakował się na C5. Skoczek na C5 w Sycylu typowo stoi bardzo agresywnie, bardzo aktywnie, jest wysoce problematyczną figurą dla białego. Więc wydaje się, że teraz dobrym pomysłem byłaby kasacja tego delikwenta z następnym planem: skoczek C4 bądź skoczek F1, skoczek E3 i finalnie skoczek D5. Pamiętajcie, że w wariancie Najdorfa pole D5 jest idealną placówką dla skoczka. Jeżeli uda się to pole zająć lekką figurą, to zazwyczaj czarny ma już grube problemy i rzeczywiście tutaj nastąpiła ta wymiana. Sarana odbił natychmiastowo Hetmanem i teraz pojawia się pytanie właśnie, co tutaj Duda zadecyduje, bo trzeba też mieć na uwadze punkt F2, żeby tutaj jakiś skoczek G4 złośliwe się nie pojawiło, ale to koniec B3 bardzo rozsądnie wygląda. To znaczy ten koniec stojąc na C4 ma niezwykle niestabilną pozycję. Jest tutaj oczywiście narażony na atak, na presję ze strony ciężkich figur czarnego, więc odejście wydaje się takim przyjemnym, profilaktycznym zagraniem. Chociaż być może Duda nawet nie musi się śpieszyć, tylko zagra coś w stylu królu. G2, żeby w razie potrzeby mieć posunięcie F3, żeby pionek został zabezpieczony, no bo dopóki król stoi na G1, no to pionek F2 jest oczywiście związany. W part jednak Goniec B3 nastąpiło, e, także mm, goniec jest teraz już całkowicie bezpieczny. Po linii C e, na ten moment też nie mamy się czego obawiać, ponieważ goniec w razie potrzeby e, zabezpiecza też kolegę na, na C2. Ogólnie idealna sytuacja dla Dudy to byłaby taka, gdyby powymieniać te figury. I wtedy Duda pakuje skoczka na D5 i gra przeciwko temu beznadziejnemu gońcowi. Dobra by była też sytuacja, gdyby te lekkie figury powymieniał, wtedy będą różnopolowe gońce, ale ten białopolowy goniec białego znacznie lepiej będzie sobie radził od czarnopolowego gońca czarnego, więc na pewno tutaj Duda do jakiegoś takiego optymalnego układu będzie się, będzie się starał dążyć. No i teraz właściwie pojawia się zagadka, co tutaj ten Sarana ma robić, bo plan białego jest prosty do ustalenia, tak? Czyli ten przerzut skoczka na D5, no i wtedy z całą pewnością czarny ma kłopoty. Natomiast bardzo ciężko jest wskazać, co tutaj czarny sam z siebie ma robić. No chciałoby się jakieś B5 zagrać, prawda? Żeby tutaj rozkręcić jakąś akcję na hetmańskim, no ale to Duda po prostu wybije powybija do spodu, no i na koniec zbije na D5 i tutaj żadnej kontry na E4 nie będzie no bo właśnie no po pierwsze wchodzi goniec bije w 7, król bije w 7 hetman F5, szach widełki a po drugie właśnie jest ta sytuacja dobry goniec kontra beznadziejny goniec więc nawet gdyby tego motywu nie było, to i tak pozycja lepsza dużo lepsza dla Dudy także wszystko się tutaj strategicznie strategicznie zgadza, no ale wiadomo, że Sarana nie jest głupi. On z całą pewnością ma świadomość, że jego pozycja jest już dosyć nieprzyjemna i za niedługo będą kłopoty, więc na pewno będzie się starał tutaj na pewno będzie się starał tutaj coś zamieszać, coś skomplikować nawet w nie do końca poprawny sposób, byleby tylko dudzie utrudnić jakoś życie. Uh, może tutaj jakieś czy Hetman D4? No nie, no, ale Hetman D4 to czegoś takiego, co się nie boimy, bo po prostu można to olać, tak? Skoczek C4 z dalszą realizacją tego planu zajęcia pola D5, więc na moje oko, no to wygląda tutaj e, naprawdę wszystko dobrze. E, ile będzie trwał ten turniej? E, no, powiem ci tak, jeszcze miesiąc i dwa dni. E, natomiast ten mecz, no to będzie tak trwał, trwał jeszcze pewnie ze 2-3 godziny. I później jak już duda wygra, to awansuje do finałów. A finały będą od 2 do 7 listopada w Toronto grane w, taki, w takim stylu esportowym, czyli zawodnicy będą w jednym pomieszczeniu, ale będą grali przez, przez internet. Ale, ale właśnie no, finały to już naprawdę będzie, będzie sztos. Tutaj jeszcze po raz kolejny pokażę nagrody. Tak jak widzicie, no jest to co walczyć. Więc tak, Duda już ten najniższy pułap przebił. 5000, tysięcy, 10 tysięcy przebił. A nie, ter teraz jak wygra, to już ma co najmniej 25000 tysięcy tak? dolarów. Czyli 15000 dolarów już ma. Jak wygra ma 25, no a w finale można nawet 200 tysięcy zgarnąć. Także no, gruby, gruby hajs. Fajnie by było, jakby Polak Rodak został mistrzem i jeszcze przytulił taką fajną kasę. Dobra, więc teraz zostało zagrane wieża AB8, no to. Zdaje się, że skoczek F1, skoczek E3 to, to, bądź skoczek C4, skoczek E3 można właściwie od ręki zagrać. Natomiast Duda z całą pewnością chce tutaj jeszcze zerknąć, co się dzieje po posunięciu B5. Natomiast po raz kolejny, mi się wydaje, że po posunięciu B5 można, można to po prostu olać. Ten pionek, tak czy siak, będzie słaby w dalekiej perspektywie. Nawet jak pójdzie na B4, to w perspektywie, w perspektywie końcówkowej on zawsze będzie słaby, a tutaj biały osiąga, osiąga ten swój kluczowy cel: czyli zajmuje pole D5, jakieś masowe wymiany lekkich figur, no i na koniec po białych polach Jan Krzysztof Duda będzie po prostu całkowicie dominował, więc na moje oko. Wygląda to dosyć prosto, natomiast Duda z całą pewnością będzie chciał dokładnie to posprawdzać, żeby tam czegoś oczywistego po prostu nie przeoczyć. I 50% podatku mu rząd zabierze. Wiesz co, nie do końca. Znaczy, nie wiem, jak podatkowo tam Jan Krzysztof Duda ma swoje sprawy rozwiązane, ale podatek od nagród szachowych jest płacony u źródła i jest płacony przez organizatora, więc zazwyczaj no to jak na czeskomie wygrywasz jakąś nie, nagrodę, no to przychodzi ci, przychodzi ci po prostu cała ta kwota. Nie? No, tak, w dużym skrócie. Chociaż, kurde, no ja nigdy nie wygrałem 200 tysięcy, więc nie wiem, czy to też PayPalem po prostu wysyłają. Ale w każdym razie, gdyby nawet Duda miał ten podatek zapłacić w Polsce, to podatek od nagród szachowych jest to 10% powyżej 2000 zł. Także, no. No, zaboli, ale nie aż tak jak 50%. <grym> Dobrze, no to w takim razie Hetman B4 zostało tutaj zagrane. I teraz pojawia się pierwsza zagadka, co tu oponent chce. I tę zagadkę to chyba dosyć szybko jesteśmy w stanie rozstrzygnąć. To, to znaczy, on tutaj będzie chciał zabrać tego pionka, prawda? Po to się tym Hetmanem przestawił, ale w sumie tutaj to duda odbije na A6. I już wiecie, końcówki wszystkie będzie miał wygrane, ponieważ wytwarzany zostaje, wytworzony zostanie wolny pionek w każdej końcówce. A jeżeli tutaj nastąpi bicie skoczkiem, to wtedy w ogóle jest taki ruch. I ten hetman będzie się musiał ewakuować, a wtedy leci na e4, to już nie wspominając o tym, że wisi jeszcze ten goniec na e7 i to z szachem. A więc wydaje mi się, że dobrze tutaj Sarana kręci, to, to, to rzeczywiście jest świetne podejście, bo najgorzej to jest stać pasywnie w miejscu i, i tak, wiecie, przewalić bez walki, to jest najgorsze podejście, lepiej nawet w niepoprawny sposób, ale coś zakręcić. A jeszcze pojawia się pytanie, czy nawet Duda nie może tak zagrać F3 najzwyczajniej w świecie, nie? Jakby się tak uparł, no po prostu zabezpiecza sobie pionka na E4 i później cyk, cyk. Także strategicznie cały czas wydaje mi się, że tutaj piękna dominacja Polaka-Rodaka, jeszcze dodatkowo fajna przewaga na zegarze, także wszystko tutaj idzie w naprawdę dobrym kierunku. Tak, powiedziałem, że cały podatek opłaca organizator, ale to zależy od organizatora. To znaczy, na przykład, w Czechach kiedyś wygrałem na turnieju e, dużą kwotę, czyli tam 3,5 tysiąca, chyba, e, to organizator wziął podatek na siebie, e, ale na przykład, jak w ustroniu, w. w Wygrałem trzy koła, no to mi odjęli 10% z nagrody, po prostu nie? I dostałem 2700. Także to różne są polityki. No ale jeżeli Czeską ma siedzibę w USA, no to nie mam żadnego pojęcia, no bo to pewnie się liczy pod tamtejszym prawie. Ale cholera wie. Ja podejrzewam, że Czeską po prostu zlewa sprawę, i tak jakby zawodnik sam musi się tam zająć opłaceniem należnych podatków. Chociaż nie mam żadnego pojęcia. Przy takich dużych kwotach to może być inaczej. No bo ja tam na czeskowie no to max jakieś e, kilkaset dolarów wygrałem, nie? No dobra, więc tutaj grubsza zadymka e, ze strony pana Sarany, mianowicie klasyczna ofiara jakości została tutaj zastosowana. E, to jest bardzo ciekawe podejście, e, ponieważ teraz struktura pionkowa struktura pionkowa białego jest dosyć popsuta, no ale materialnie tutaj Jan Krzysztof Duda na plus. I teraz załóżmy takie posunięcie, bo oczywiście nie chcemy dostać mata na H1, a jednak Duda zdecydował się odwrotnie skoczkiem, ale wydaje mi się, że to nic nie zmienia. Kluczowe jest to, że ten goniec jest w tym momencie zablokowany, no i też zmuszamy czarnego do jakiejś reakcji, ponieważ wisi oczywiście goniec. Wiecie co? Wydaje mi się, że Praktycznego punktu widzenia, ta ofiara jest bardzo dobrym podejściem ze strony Sarany, natomiast nie zmienia to faktu, że pozycja tak czy siak będzie beznadziejna, no bo jeżeli dojdzie do takich masowych wymian, to zobaczcie, jedna słabość, druga słabość. Czyli tutaj Duda jest po pierwsze na plus materialnie, a po drugie jeszcze przeciwnik ma nie jedną, a dwie słabości, więc. Więc problem jest naprawdę bardzo duży. No i teraz wieża B1, no to taki ruch, który od łapy można zagrać, a później można się zacząć zastanawiać, co tutaj zrobić dalej. I przy realizacji przewagi jakości więcej, kluczowe jest to, żeby w, nawet z ofiarą otworzyć linię, żeby te wieże wkroczyły do akcji. Wieża B1 mamy zagrane. Ja nie wiem, czy tutaj Duda nie powinien pchnąć C4, C5. Żeby właśnie jednego bądź drugiego pionka zaprosić na pole C5 i wtedy jedna bądź druga wieża wkracza turboagresywnie do akcji. A to tak de facto, czy będzie jeden pion na linii C, czy dwa pionki na linii C, to białemu to absolutnie nic nie zmienia, bo no te, te pionki są po prostu słabe. Nie? Więc to C4C5 powiem wam, że wygląda potężnie bądź też tak. Łopatologiczne podciągnięcie króla, później C4 i A5. E bądź w kolejnym ruchu nawet może a5, no choć posunięcie goniec d8 jeszcze istnieje. Ale goniec d8 chyba nie pomoże jakoś bardzo w tym a5, bo po wybiciu jest wjazd na b8 i na związaniu traci tego gońca. No to powiem wam, żeby tutaj nie zapeszyć, ale zdaje się, że delikwent został po prostu strategicznie tutaj e, rozjechany przez Jana Krzysztofa Dudę. No na, na, tej słabości, e, na tej słabości pola d5... No to no, popłynął czarny, nie? Także póki co, naprawdę wszystko perfekto wygląda. Jak to tak, że bez prowizji dla FIDE? No to powiem ci tak. Na przykład w Pucharze Świata FIDE się chwaliło, że wysokie są nagrody, ale dodali tak jakby swój podatek od tych nagród. A FIDE jest organizatorem, nie? 100 milionów, 100 milionów nagrody na Pucharze świata, ale 99 milionów opłaty do FIDE. <śmianzyna> Z tego. E, e, natomiast e, <śmianzyna> mistrzostwa globu na czeskowie całe szczęście nie są pod jurysdykcją FIDE, także ludzi karbuzik w tych kwestiach. No dobra, także 3 milion, oj, 3 milion, 3 minuty po stronie sarany, więc zdecydowanie. O dobra, to, to już jest koniec, to już jest koniec. Jak, jak wieże się aktywizują, to już z przeciwnika absolutnie nie ma co zbierać. To, to już tutaj sarana jest poskładany. Wieża B7 i po prostu te pionki będą zbierane. Gdyby ten goniec stał tutaj, całkowicie inna dyskusja. To, ten goniec na C5 to by była bestia i realnie byłyby problemy, ale ten goniec na E7, o, no to jest tragiczna figura. No teraz musi uciekać, no to poleci pionek na F7, później poleci pionek na D6, a wtedy już Duda ma wolnego pionka. No goniec F8, oczywiście tutaj piona nie traci, no ale popatrzcie na tego gońca. Tego gońca tak naprawdę nie ma. On, on tutaj stoi, ale, ale jego tak naprawdę nie ma z praktycznego punktu widzenia. Dobra, więc h została zagrana. No i ładnie. Tutaj Duda wkracza właśnie drugą figurą do ataku i będzie w ogóle figurę zdobywał najprawdopodobniej. Termometr też nam tutaj wskazuje, że jest po zawodach. A także, także super. Pierwsze zwycięstwo białymi, gładkie, właściwie przeciwnik tutaj nawet nie mruknął przez całą partię. To mi się naprawdę podoba, muszę powiedzieć. Zapowiada się naprawdę świetnie, ale oczywiście jeszcze parę gierek przed nami, więc, więc jeszcze to nie jest koniec meczu, ale punkt wyjścia naprawdę świetny. No i teraz można zagrać wieża C8, nie? No bo grozi wieża F3, no i po prostu nie ma jak się bronić, a grozi też wieża b D6. No i tak, i tutaj najprostsze, najlepsze rozwiązanie, wieża C8 e, i teraz pionki są zgarniane, także myślę, że tutaj już za moment e, Aleksei Sarana e, będzie się e, poddawał. No, musicie przyznać widzowie, nie? że tutaj e, Najdorf... No to został po prostu zniszczony. Ta słabość pola D5 został Sarana przyciśnięty i po prostu strategicznie absolutnie z gościa nie ma co zbierać, nie? No to jest ta różnica właśnie 200 punktów rankingowych na Czeskowie. Zobaczymy, czy Duda do końca tego turnieju wbije 3000 w, w szachach szybkich na Czeskowie. No dobra, więc tutaj. Kolejny materiał został zdobyty. Te pionki wszystkie są też wysunięte, słabe. No można zbić, nie? A, także, w sumie, pani Sarana, na no co pan tutaj liczy w tym momencie? Bo to jest po prostu totalny walk. No i rzeczywiście bardzo dobra decyzja. 18 punktów zarobionych przez Polaka Rodaka. Ustrzelony tutaj oponent został. E, także nie, czekamy w takim razie e, na kolejną partię. Kolejna partia gdzieś tak za 15 minut 10-15 minut powinna wystartować. E, także mm, gdzieś tak 18:40-45 się e, meldujcie na kolejnej partii. Natomiast zobaczymy sobie teraz drugi meczyk, który też jest rozgrywany jest rozgrywany w tym samym momencie, czyli a czy tam też partia już skończyła? Nie. Anish Giri. jaki nick ma Anish Giri, bo chyba go nie zaobserwowałem. A, aniż Giri, no kto by się spodziewał. Dobra. Polo. Aniż Giri. Grają. Grają w turnieju, drogi widzu, o milion polskich złotych. A za miesiąc to może już tak milion pięćdziesiąt tysięcy o, myślę, że realny tak aktualnie, tak aktualnie wygląda sytuacja i teraz jak Duda wygra to już awansuje do top 8 a no i właśnie pojedzie do Toronto na finał który będzie rozgrywany na początku listopada 2-7 listopada Tutaj partia zakończyła się remisikiem, drodzy widzowie. Także w obu meczach teraz chwilka przerwy, no i lecimy z kolejnymi pojedynkami. Nie wiem czy wiesz, ale właśnie dwa dni z rzędu euro i dolar spadło, no wiesz, jak, jak 5 zł przebijało, no to czasami w górę, czasami w dół, ale trend widzimy jaki jest, nie? No dobra widzowie, to jaki wynik obstawiacie? 3-0, 2,5 -2, 2 do pół, czy 2,5-1,5? Dla dudy oczywiście. 64 płatne miejsca to ile osób grało? Grało znacznie więcej osób, bo jeszcze były eliminacje. E, 32 zawodników zostało zaproszonych, a, e, a, a. A 32 sobie wywalczyło miejsce poprzez eliminację. E, dobrze, że mam kredyt w dolarach. No to. Kurczę, znaczy ja się nie chcę naśmiewać, ale tak nie słyszałeś o tych kredytach frankowych, że to był taki nieza pomysł, że się zdecydowałeś na kredyt w dolarach? Czy może mieszkasz po prostu w USA i stąd? Duda rozjechał gościa, mając 97% dokładności. Co ty gadasz? Odpalam analizę. Ale no partia naprawdę gładziutka, więc w sumie to bym się nie zdziwił. No powiem ci tak, mi pokazało 98,4 procent dokładności. No, gładka giereczka. Naprawdę, clean, no. Złapał przewagę na tym polu D5 i chłopa nie wypuścił. Mega fajna gierka. W finałach będą grać przez neta dalej, tylko po prostu z jednego miejsca. I teraz klasyka. Cyk, skoczek sobie przebiega na D5 i z oponenta nie ma co zbierać. Duda dokładność 99,8? No jak przed chwilą. Bo może nie złapał mi kąpek jeszcze dokładności głębszej. Czekajcie, jeszcze raz odpalam analizę. Game review. No nie no, mi dalej pokazuje 98,4. Może, może źle zobaczyłeś, że 99 to było 98, ale kurde no 99,8 to potężne było. Zobaczy, Polish Fighter 3000. Tylko gdzie on tam ten podkreśnik ma? po Polish Fighter, Polish, dobra na jego profilu. Nie, no na jego profilu pokazuje 98,6. Ale we wczoraj. O, kurde! A, dobra, bo 10 ruchów zagrali. E, a już się podnieciłem. E, bo wczoraj Duda grał na Titan Tuesday z Hikaru i miał 99% dokładności, a Hikaru miał 99,7%. I ja mówię o, kurde, jakie szefy, nie? E, ale zagrali tylko 10 ruchów. <laughs> No, Sarana to po prostu nie może uwierzyć, co się w tej pierwszej partii wydarzyło. Tak siedzi, yy, z takim wzrokiem zszokowanym ciągle. A jak z przeanalizował, to wyszło 99,8. No nie wiem, może yy, na małej, mniejszej głębokości, czy co? Duda na tachy, tu chyba trzeci był, ale nie jestem pewien na 100%. Byłaby opcja na szybko pokazać partię? proszę cię uprzejmy. Dobra, daję y, głębokość 26. Albo nie, y, na 30 puszczę właśnie na dokładności. Tylko to zajmie y, kilka minut. Ale zobaczymy z ciekawości. Sarana, zobacz już załamany. Już. Chowa. Chowa się za swoją ręką. W sumie mogliby y, rzucać dokładne info kiedy y, kiedy jest kolejna partia, nie? No już ostatnie 15% analizy. I dowiemy się jaka była zgodność. Jana Krzysztofa Dudy. No bo zaraz już kolejna party się zacznie, zanim ta analiza się skończy. No, powiem Wam tak, no brakuje już. O! O, Panie! Na głębokości 30 zleciało do 96,1. Ale powiem Wam, że strategicznie naprawdę bardzo mi się podobała ta partia. Janek mówił kiedyś, że Jan Krzysztof to jedno imię. E, tak, mówił to w wywiadzie ze mną między innymi, e, który możesz znaleźć na Czeską Polska na YouTubie. E, I tak, to jest jedno imię. Jan Krzysztof. A ciekawe, czy teraz jak y, przeanalizowałem na tej największej głębokości, czy y, zmieni się u dudy na profilu. Ten procent. Patrzmy. Kurde, jak mam włączoną tu wtyczkę do powiększania ników, to nie można kliknąć. Skurzające. Tak, no już teraz oficjalnie pokazuje 96,1. Czyli po prostu w trakcie jak użytkownicy analizują jakąś partię, to sobie czeskom to wykorzystuje i pokazuje na profilu tą najdokładniejszą analizę. Fajnie. Zaczęła się druga partia? To czemu mi się nie otworzyło? Niby. No czekaj. Follow, Polish O! No kurde, co za skam! No przecież miałem zaobserwowanego. Dobra, nie wiem, może coś odkliknąłem niechcący. Przepraszam, widzowie. No dobra, no to cóż, poszło d4, d5, c4, e6, czyli u Słowianka i Warland Cambridge Springs. Skoczek d2 nastąpiło, skoczek d2 jest ważnym posunięciem, ponieważ zabezpiecza pole e4, bo czarny chce tego skoczka tutaj agresywnie wpakować do centrum i też pamiętajcie, żeby tutaj nie podstawić tej pułapki, bo jak pójdzie goniec D3, to jest bicie na C4 z atakiem na gońca i z atakiem na drugiego gońca, więc żebyście tak figur nie podwalali. No i tutaj właśnie widzicie, bicie na C4, jakby ktoś się połasił na szybkie odbicie pionka, no to traci gońca, więc na to trzeba uważać. Więc wtrącone wybicie. To powiem Wam, że to, to jest już bardzo przyjemna pozycja, chociaż zdaje się, że skoczkiem B5 tutaj Young Krzysztof Duda został zaskoczony. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, jeżeli już Czarnymi ma się parę gońców, solidną pozycję to naprawdę to już, to już jest dobry wynik z debiutu. Natomiast ja wiem, że tutaj można grać po prostu na spokojnie, goniec E7, Roszada B6, Goniec B7, wrzucić wieżę do akcji i dopiero później to C5 przepychać kiedy już wszystko jest ładnie zabezpieczone. Natomiast Duda tutaj wrzucił natychmiastowo to c5 no i Sarana próbuje go tutaj ukarać szybkim atakiem na hetman. No i teraz zobaczmy, jeżeli on tutaj odejdzie i co, powiedzmy wybicie, no to chyba nie ma się czego obawiać, bo w razie potrzeby można zagrać króle 7 i w sumie nic złego się tutaj nie stało. Zaraz wieża D8, król F8 i pozycja jest naprawdę bardzo zgrabna, co ciekawe. No, ale tutaj Duda już zastanawia się 4 minuty, więc, no, domyślam się, że jakiś tutaj problem nasz zawodnik zauważył. No, to miejmy nadzieję, że z tym problemem dosyć szybko się upora, ponieważ inaczej no to, no, Czas może w którymś momencie zadecydować. Chyba że chyba że Duda tutaj liczy ruch Hetman C6. Bo zauważcie, że jest atak na skoczka, ale nie no, bo to nawet zbić na B5 nie można, bo wejdzie skoczek D6 szach ze zdobyciem Hetmana. Nie no, no to Hetman C6 to nie ma sensu liczyć. No dobra, to powiem Wam, że nie mam zielonego pojęcia, co tutaj, co tutaj Duda dolicza przez tyle czasu. Duda się uśmiecha, bo na drugim oknie ma otwarty nasz czat. Nie, 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 zawodnicy nie mogą mieć nic tam otwarte. Sędzia sprawdza. Duda na Zoomie musi udostępniać cały czas ekran. Jest też kamera z tyłu, także sędzia by widział, gdyby tam sobie czat czytał. No myślę, że czytanie czatu nie byłoby dla niego jakąś superową podpowiedzią. Ale, ale wiecie. Zasady są zasady, tak? Może nakręcić wcześniej, jak siedzi przed kąpem, i to puścić? Nie, nie może, bo sędzia w trakcie może pytać o różne rzeczy. Czyli sędzia może poprosić Dudę, żeby wziął kamerę i tam pokazał, co się w pokoju dzieje. Gdzie... O, kurde. Hmm. Się za... zaciąłem, bo ustaliliśmy, że to Hetman C6 jest głupie, a Duda na Hetman C6 się zdecydował. Niemniej muszę powiedzieć, że skoczka E5 to się nie spodziewałem, ponieważ tutaj no, wieża została poświęcona, ale. Tutaj błyskawicznie na A8. Nie no, dobra, to nie rozumiem co tutaj. Chyba, że Duda po prostu ruchu skoczek E5 nie przewidział. No, niestety może tak być, ale no, mam wrażenie, że tutaj Duda, no niestety, fatalnie wpakował się w przygotowanie debiutowe oponenta, ponieważ zauważcie, że Aleksiej Sarana od ręki wszystkie te ruchy zagrał, więc na pewno to było przygotowane. No to, to jest niedobrze. To jest niedobrze, bo pozycja jest naprawdę bardzo złożona, a przeciwnik lepiej jest tutaj przygotowany. Nie zapowiada się to dobrze. Tym bardziej, że tak jak widzicie, to już kosztowało dudę bardzo, bardzo dużo czasu na zegarku, więc to jest kolejny kłopot. Słychać pociąg widzowie. Piszczał przed chwilą. Tak, sędzia słyszy, co się dzieje w pokoju. Hetman B6 widz zaproponował: rzeczywiście można tutaj grzecznie odejść, tylko że wiesz, no cyk cyk cyk. No trochę wygląda głupio ten manewr Hetmanem, co nie? Tym bardziej, że tutaj Biały dalej może atakować. No i wygląda to. Wygląda to naprawdę nieprzyjemnie. No, bicie, od, odbicie, D5, najdługa ruszada może Cholercia, Goniec H3. Niedobrze. niedobrze to wygląda, drodzy widzowie. Jest to naprawdę realny kłopot, tym bardziej, że już zaledwie 7 minut na zegarze. Także... Także ewidentnie no, są kłopoty. Chociaż ciekaw jestem, czy Duda może właśnie chce po prostu wziąć tę wieżę. Hmm, Zobaczymy. No, bicie na H1, szach, król odchodzi. Bo jeszcze inna sprawa, czy tutaj czegoś takiego zagrać nie można. O kurde bele, poszło w partii, poszło w partii. No i teraz pytanie, czy w ogóle zaraz jakiś mat nie będzie. No ale mata jeszcze nie ma, bo skoczek D5 jest ruchem. I po biciu można wyganiać. Te... No dobra, to to jeszcze trzyma się tak po japońsku, czyli jako tako. A... No, ale po prostu bicie właśnie na A8 i zobaczcie. Materialnie, materialnie Duda nie jest tutaj do przodu. A ten król na E7. No, to tak średnio bym powiedział sobie stoi. Także zobaczymy, co tutaj Polak Rodak zaplanował. No, może jakiś skoczek D7, żeby właśnie tego króla do boku ewakuować. Być może to, to ma jakiś sens. Tylko, że biały robi długą roszadę. I tutaj po linii D a, autentycznie atak będzie naprawdę potężny. Więc ta partia no całkowicie przeciwna do poprzedniej. W poprzedniej partii to Duda stworzył presję w debiucie, i rzeczywiście ta presja przerodziła się w cały punkt. No tutaj niestety presję, presję stwarza Sarana, i ta presja jest naprawdę bardzo, bardzo solidna. No w dwa ruchy. Duda zużył powyżej 50% swojego dostępnego czasu do namysłu, a pamiętajcie, że to jest 15, 15 minut plus 2 sekundy, więc tego dodawanego czasu naprawdę nie jest dużo. Więc pod presją czasu, szczególnie w tak złożonej pozycji z tak osłabionym królem, no to będzie, będzie naprawdę ciężko, żeby się tutaj utrzymać. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy oczywiście, jak się akcja będzie rozwijała, ale przede wszystkim to tutaj duda no, musi zacząć robić ruchy. Ja podejrzewałem, że jemu się nie chce czegoś takiego grać ze względu może nawet na bicie na C5. Bo tutaj już wjazd Hetmana na deszczuść wygląda groźnie, chociaż termometr robi przysiad ze względu na goniec B5, i Kompek mówi: karbuzik jest wszystko ok. A... No, ale w głowie to może być znacznie trudniejsze do e, zrozumienia. E, partii do rozegrania w sumie są cztery. Także pierwszy, który ugra 2,5, wygrywa mecz. No nie no, panie duda, no 4 minuty już są, co jest, chłopie. Nie no, musi widzieć zegar, nie? O kurde, G6. E, no, G6 wygląda. powiedziałbym, tak wolno. Nie, wydaje mi się, że jest to po prostu zbyt wolne zagranie. I pierwsza rzecz, którą należałoby sprawdzić, co jest po debie C5, ponieważ tutaj wjazd na D6 wygląda po prostu zabójczo. No, trzeba by chyba się wycofać. No i teraz powiedzmy taka końcówka. No okej, okay. tutaj jest duży plusik ze względu na tego skoczka na A8, bo ten skoczek jest mocno wyłączony z akcji, więc nawet już można pomyśleć o jakimś B6 i nawet goniec B7 w dalszej perspektywie, więc jest to już fajny punkt zaczepienia, plus też goniec. Się... Okej, okay. dobra, to to jest ciekawe, to jest ciekawe. Um... Chociaż obiektywnie, tak jak to widzimy po termometrze, dalej są problemy, i Aleksiej Sarana wybrał najlepsze podejście proponowane przez pana Stockfisza, czyli właśnie to Hetman A4. Groźba jest prosta, można powiedzieć: no, długą roszadę zrobi, prawda? I wtedy, jak jeszcze wieża tutaj włączy się do gry po linii D. No, to naprawdę to może być koniec. A już nie wspominając o tym, że po prostu pionek tutaj za chwilę poleci. E, dobra, więc zdaje się, że ta partia. No, do piachu tak się zapowiada. No, tutaj Sarana musiałby naprawdę jakiegoś porządnego fikołka e, zrobić, żeby mu się ta pozycja posypała. Goniec h w ogóle. Aha, bo on chce królem się ewakuować. Okej, okay, to sprytne. No rzeczywiście. Bo gdyby ten goniec stał na G7, to ten król nie ma się gdzie schować, bo zawsze zamknie tę wieżę. A jak król przejdzie tutaj, to wtedy wieża może wkroczyć do akcji. No ale pole h to nie jest pole, na którym chcielibyśmy mieć tego gońca, prawda? Ten... Ten goniec no jest po prostu zablokowany. On na tym polu H6 na ten moment absolutnie, absolutnie nic nie robi. No, i teraz bicie na A7, bicie na C5 będą dwa pionki w plecy, a jeszcze dodatkowo cały czas Aleksiej Sarana będzie na znacznie aktywniejszej pozycji. Sarana zagrał e, z pamięci, zgadza się, no tutaj e, ewidentnie przygotowanie debiutowe e, bardzo dobrze mu siadło, e, no niestety Duda e, wpadł e, wpadł w przygotowanie oponenta jak śli, śliwka w kompot, no to hetman c6 e, był, e, była fajna pułapka, no i niestety Duda na to poszedł e, także rzeczywiście m, ta partia, no wydaje się, że w... Powinien to Sarana naprawdę gładko wygrać, tym bardziej biorąc pod uwagę, jaki jest tutaj stan zegarka w tym momencie, gdzie Sarana ma prawie 10 minut więcej. No dobra, skoczek E4 zostało zagrane, żeby Pionek na C5 nie był bity z szachem, a jeszcze dodatkowo po jakiejś roszadzie można pomyśleć o biciu na F2. Więc Duda w swoim stylu zaczyna tutaj kręcić, to jest oczywiście bardzo dobre podejście. Dwa razy jednej partii nie przegra, więc lepiej już przegrać, robiąc przeciwnikowi jakieś praktyczne kłopoty, być może gdzieś tam się pomyli po drodze. No, ale Sarana podchodzi do tematu na chłodno i też bardzo logicznie. To znaczy, skoczek B6 grozi bicie na C8, i później bicie na B7 z szachem. A Duda bije na F2, więc pod zadymkę. No, i powiem Wam szczerze, że nie mam żadnego pojęcia o co mu tutaj chodzi. No, bo na, na moje to on po prostu może zbić. I po szachu zagrać goniec G2 i nic tutaj po prostu nie ma. Chyba że Duda zaplanował coś takiego, nie? Oj, termometr robi przysiad. Także kto wie, kto wie, może jeszcze tutaj jakaś wywrotka pana Aleksieja. Mogłaby nastąpić. Oczywiście po termometrze widzimy, że to jest już plus 8, także potężna przewaga. Potężna przewaga, ale jeżeli tutaj Sarana straci nawet na chwilę czujność, no to może, może mu się ta pozycja posypać. Także kto wie, dopóki jeszcze Hetmany są na szachownicy. A co za tym idzie, król białego e, może się dostać pod jakiś solidny atak, no to jakieś praktyczne szanse e, oczywiście jak najbardziej istnieją, tylko po prostu e, Duda ma e, za mało figur e, do ataku, no bo tutaj poświęca na F2, e, będzie za chwilę chciał poświęcić na E3, no i wtedy w ataku zostaje no tylko Hetman, a jedną figurą, nawet tak potężną jak Hetman, e, no to bardzo ciężko jest stworzyć jakiś. Potężny atak. No i teraz widzicie, tutaj Sarana praktycznie problemy zaczął dostrzegać. Więc 10 minut na zegarku już coraz dłużej zaczyna się zastanawiać. Oczywiście bardzo dobre podejście z jego strony, bo po to jest ten czas, żeby go najzwyczajniej w świecie wykorzystać. I teraz pewna ciekawostka bicie, bicie, bicia na B7 nie ma, ponieważ ten hetman z drugiego końca, szachownicy pilnuje pole B7, więc to się rzeczywiście trzyma. No i teraz wydaje mi się, że jedyna szansa, no to właśnie jest ta sztuczka bicie na H2, bicie na E3, bo no jeżeli tego Duda nie zrobi, to tutaj po prostu nic a nic nie ma. Prawda jest taka, że tak czy siak nic a nic nie ma, no ale powiedzmy, że... Coś tam się Sarana jeszcze będzie musiał postarać, jeszcze trochę będzie musiał popracować nad tą pozycją, będzie się musiał wykazać. Także zobaczymy, jak mu się to powiedzie. No dobra, to widzowie, jak obstawiacie? Czy Duda tutaj ustoi, czy nie ustoi? Tak lub nie na czacie. No niestety, ale to no wydaje się, że rzeczywiście po prostu wałek. No bo problem jest taki, że tutaj Sarano nie musi bić, nie? On po prostu może tym królem odejść i dopiero jak szach na H5 pójdzie, to wtedy bije na E3, nie? I co ciekawe, komputer mówi, że nawet tutaj można zbić. Kurde, ciekawe, czy on się na to zdecyduje. A G4 jednak, no wystarczająco dobre według pana Stokwisza, ponieważ w kolejnym ruchu wchodzi bicie na C8 i bicie na B7. I oba po prostu z szachami, nie? Więc tutaj król czarnego zostanie po prostu szybciej dopadnięty. <laughs> Król na wycieczkę leci, jelo. Jak się bawić, to się bawić, co nie? No, powiem tak. Grozi tutaj Hetman F4 i kołowrotek klasyczny. E, także, no, gońca z E3 oponent będzie musiał skasować, tak? No i to cały czas będą aż dwie lekkie figury więcej. To znaczy, po, yy, po biciu, bicie tutaj, e, to, jest, to jest ogromna przewaga. Ogromna przewaga. Więc ten król rzeczywiście osłabiony, ale czy aż tak osłabiony, e, żeby się dało go jakoś zaatakować samym Hetmanem? No nie wydaje mi się, niestety. Hikaru dostaje DDoS-a i nie może streamować i na czacie piszą, że się niman wści. Okej. A to co, gdzieś tam IP yy, pokazał czy o co chodzi? O, no dobra, więc 7 minut. Powiem tak, gdyby tutaj czas na zegarach był odwrotny. O! 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 Znalazł, znalazł widzowie! Z plus 8 na 000. Czajcie to? No, to jest szansa polaka rodaka. Gdyż teraz król Białego bardzo mocno, bardzo mocno osłabiony jest naprawdę dobrze. To jest ta szansa. E, zobaczymy, czy tutaj e, jeszcze Sarana się wkurzy. Może za chwilę coś głupiego odwali i w ogóle przegrana mu się zrobi. No, jest potencjał, drodzy widzowie, no teraz Jan Krzysztof Duda musi wspiąć się na wyżyny swoich możliwości obliczeniowych, ponieważ dalej jest aż dwie lekkie figury w plecy, ale obiektywnie teraz pozycja jest do ustania. Także miejmy nadzieję, że Polak rodak i Jan Krzysztof Duda tę okazję wykorzysta, ponieważ za chwilę wchodzi Hetman G3 szach, hetman bije G2 z szachem, a. Później jeszcze można zbić na C8, i nagle okazuje się, że ta przewaga dwóch lekkich figur po prostu zniknęła. A mało tego grozi teraz w ogóle mat! więc tutaj pan Sarana no, gro jest groźba, że zostanie zamatowany w trzech posunięciach więc tutaj problemy są jak najbardziej realne po stronie zawodnika grającego białymi czasu na zegarze coraz mniej z całą pewnością wjeżdża też zdenerwowanie bo on na 100% ma świadomość, że pozycja była kompletnie wygrana, wszystko Toczyło się po jego myśli. Siadło przygotowanie, rozwinął swój atak, dojechał tutaj Polaka Rodaka na skrzydle hetmańskim, a nagle się pozycja e, wzięła e, i sypnęła. Jedno niedokładne posunięcie. Szachy to ekstremalnie skomplikowana gra. No i teraz zobaczcie, cofnie sobie Hetmana, żeby się bronić. To nawet Duda może wybić na C8. Pionków ma naprawdę bardzo dużo w rekompensacji. Sacie. A nawet pytanie, czy nie może tutaj pójść, pójść na jolo i w ogóle po linii D wkroczyć do ataku? No, potężne, potężne akcje tutaj są rozkręcane. Oczywiście pozycja cały czas jest ekstremalnie złożona. Obie strony tutaj będą miały problemy, żeby znajdować prawidłowe posunięcia. Ja, ja obstawiam. Ja obstawiam, że za chwilę pójdzie król F2 yy, i po prostu partia zakończy się trzykrotnym powtórzeniem pozycji, bo biały nie może iść w tą stronę, bo dostań, dostanie mata. Ja podejrzewam, że Sarana za chwilę załamie się całkowicie psychicznie i po prostu postanowi pójść na ten remisik. Później w trzeciej partii Duda go ogrywa znowu białymi i kolejny łatwy meczyk wygrany w trzech partiach. Ja podejrzewam, że taki scenariusz jest jak najbardziej jak najbardziej realny. Natomiast zobaczymy jaka tutaj decyzja zostanie podjęta, bo już zaledwie 4 minuty na zegarze białego. Jeżeli tutaj biały wpakuje się w jakiś gruby niedoczas, no to w ogóle jeszcze za chwilę przewali tę pozycję, bo wiadomo, że pod grubą presją czasu to naprawdę łatwo jest o jakieś głupie podstawki. A Jan Krzysztof Duda jest jednym z najlepszych specjalistów na świecie, jeżeli chodzi o grę pod presją czasu. Hetman A3 zostało zagrane, no i zobaczmy, czy tutaj Jan Krzysztof Duda coś zapłacił. Planował, czy miał tutaj na radarze jakąś reakcję na to posunięcie. Król białego poszachu będzie na pewno uciekał na linię E. No i trzeba też uważać na czarnego króla, ponieważ zauważcie, że, zauważcie, że tutaj też presja jest duda z zimną krwią, po prostu wybija na C8, to wygląda naprawdę świetnie, teraz różnica materialna jest już mikroskopijna, ponieważ zaledwie jeden punkcik. Tutaj mm, przeciwnik ma skoczka, Duda za to ma aż dwa pionki, więc to jest zaledwie jeden punkcik materialny różnicy na ten moment. No wszystko wygląda tutaj e, autentycznie świetnie. Jeżeli skubnie jeszcze jednego pionka, to materialnie już będzie porówno, ale co ważniejsze, wieża po linii C e, będzie w stanie wkroczyć do akcji. Dobra, wieża F2, przeciwnik tutaj próbuje się brudzić, po drugiej linii, rzeczywiście goniec jest teraz zabezpieczony. No i zobaczmy: Szach, król odchodzi, bicie na A3 i bicie na D4. Po biciu na F4, bicie na E5. Powiem wam, że ta końcówka wygląda świetnie, ależ tutaj Jan Krzysztof Duda zdecydował się po prostu wybić na D4. I o, króle 4! Ależ ten zawodnik się po prostu niczego nie obawia w tym momencie. Leci tym królem do centrum szachownicy. Szalona partia. No i teraz. Jedyna szansa dla Polaka rodaka, żeby nie stracić tego gońca, to jest w ogóle zagranie posunięcia G5, więc Duda tę decyzję e, powinien szybciej podjąć. Wiadomo, że e, łatwo jest powiedzieć, ciężej jest zrobić. Ale jednak minuta 20 na jego zegarku, a G5 jest absolutnie jedyną, jedyną szansą, żeby tej figury nie stracić. No, panie Duda, czekamy tutaj na decyzję. Trzeba już w tym momencie coś zrobić, bo problemy za chwilkę na zegarku będą no, mocne, będą potężne wręcz. No, panie Duda, rób pan coś! No, co jest kurde? Ach. No nie wiem. Wydaje mi się, że to Hetman G3 szach, Hetman bije A3. Może byłoby tako, takim prostszym podejściem. W partii jednak król się schował na G7. Duda ma wywalone. Po biciu na F4 jest bicie na G2, ale problemem jest posunięcie Hetman E7. Jeżeli tutaj Hetman białego wleci bardzo agresywnie nie będzie można zbić skoczka, ponieważ leci pionek na F7 i pozycja czarnego po raz kolejny się sypie, więc fatalny błąd ze strony Polaka Rodaka Z zobaczymy czy Alexej Sarana y, dokładnie tutaj policzy warianty i zdecyduje się na to Hetman E7, najlepszą obroną jest atak więc ten wjazd na E7 y, będzie naprawdę bardzo logiczny, bardzo też problematyczny y, paradoksalnie ten król na E4 jest całkowicie bezpieczny na ten moment, okazuje się że czarny y, nie jest w stanie y, żadnego tutaj szaszka wrzucić, no pomijając oczywiście podstawkę y, Hetmana y, ale w sumie jakieś F F5 wisi w powietrzu, i czy tutaj król białego za chwilę nie będzie matowany, więc to podwójnie sprawia, że Hetman E7 powinno zostać zagrane. I niestety, niestety znalazł. Duda wybił na E5. I gdzie, czy, czy, czy tu jest jakiś mat? Czy tu jest jakiś mat? Komputer pokazuje: Plus 4 po ruchu wieża F2. Szalone posunięcie. a, bo wtedy grozi Hetman E6 z szachem, i atak na wieżę gońca, i króla. O panie no to wieża F2 jest naprawdę przepotężnym posunięciem. Minuta 30 sekund na zegarku białego. No i co tutaj będzie grane? Hetman bije E6, nie jest już tak dobre, bo wtedy czarny przejmuje inicjatywę, bijąc na E6 z szachem, więc za chwilę obaj zawodnicy już wkra wkraczają w ostateczną fazę nie do czasu. No niestety, Sarana ma jeszcze tę chwilę, którą może teraz wykorzystać, żeby dokładnie tutaj podoliczać. Zauważcie, że pole G7 jest kryte, pole H7 też jest kryte, więc po siódemce ta wieża nie jest w stanie wkroczyć do akcji. A ósemkę kryje ta wieża, więc. O! Nie znalazł! Nie znalazł! Widzowie! Hetman bije 6 zagrane. No teraz, panie duda, musisz, musisz wkroczyć. Hetman bije G2 z szachem. Jedyna szansa. Bo inaczej ta wieża odchodzi z szachem, jest poza wodach. 30 sekund, został zbity goniec. Wieża F3 zostało zagrany z szachem, król ewakuacja. I czy tutaj król czarnego zostanie złapany w potrzask jakiś, czy też może król białego? Bo jeden i drugi monarcha bardzo odsłonięte, odsłonięci, ale to jednak biały tutaj atakuje. Jedyne jest teraz dawanie wiecznego szacha. Komputer mówi, że to jest jedyna szansa dla białego, żeby w ogóle nie. Przegrać, ponieważ jeżeli biały tutaj nie da tego wiecznego szacha, no to wtedy e, monarcha białego zostanie dojechany. Jan Krzysztof Duda na 20 sekundach, e, no musi tutaj lecieć na szybkości, co jest oczywiście bardzo trudne w tak złożonej pozycji. No i teraz pytanie: czy Sarada tutaj weźmie tego wiecznego szacha, e, pogodzi się z tym, że dostanie połówkę zamiast całego punktu? E, no bo też pamiętajcie, że w takich sytuacjach wychodzą te emocje. Zawodnik pamięta, że miał. Wygraną w poprzedniej części partii, no i bardzo ciężko jest mu się z tym pogodzić, że teraz miałby się zgodzić na remis. Więc być może Sarana teraz tutaj coś odwali, jeżeli będzie na siłę próbował, się, próbował tutaj wygrywać. No ale bardzo ważne jest to, że ta wieża jest teraz związana, więc ta wieża nie ma jak wkroczyć do ataku. A co za tym idzie, biały nie jest w stanie wlepić mata jeszcze. Tutaj Sarana coś próbuje, różne szachy. Ale zdaje się, że za parę szachów. O, G5 zagrany, więc tutaj próbuje grać na wygraną. Wjechał na H7. Co na to Jan Krzysztof Duda? Trzeba tutaj uważać, żeby nie stracić tej wieży. Po król G4, Król zbił na G5. Szach na E7. No, trzeba tutaj uważać na jakieś widełki. Duża, duża presja na zegarku. Poniżej 10 sekund Jan Krzysztof Duda tutaj zjechał. No i teraz co tutaj Sarana zrobi? No, zdaje się, że jednak biały nie znalazł tutaj nic mądrego i za chwilę zgodzi się po prostu, że nic mądrego nie ma i chyba mamy remis po król H5? Jeszcze nie? Wydawało mi się, że to już było trzykrotne powtórzenie pozycji. No i teraz, teraz kluczowa decyzja. Czy Sarana zgadza się na remis? Tak! Mamy remis, proszę państwa! Ależ meczyko tutaj! Naprawdę działo się, działo w tej partii. Wydawało się, że Jan, Krzysztof Duda, no już wszyscy w tym też ja spisaliśmy go tutaj na straty. No pozycja Wyglądała fatalnie. Termometr po prostu zrobił niesamowity przysiad, ale teraz skoczek bije F2, gońc bije E3, cały czas pozycja jest przegrana, ale zakręcił tutaj oponentem, król białego był w tarapatach. No i tutaj nie wiem dlaczego Sarana po prostu nie zbił na C8 z następnym skasowaniem tego gońca. To oczywiście byłoby z szachami. On zagrał tutaj yy, niedokładne wieża F1. Trzeba było tego czarnopolowego delikwenta się pozbyć. To jednak nie zostało zrobione. Duda dostał tutaj okazję. Dwa ruchy później, czy tam trzy ruchy później, tę okazję wypuścił, ponieważ Hetman E7 wygrywało, ale całe szczęście Aleksej Sarana nie znalazł turbo precyzyjnego posunięcia wieża F2, co całkowicie zabezpiecza Białego Króla, zabezpiecza Gońca, no i teraz grozi wjazd na E6, przed którym nie ma obrony. Także szalona partia, bardzo, bardzo ciekawa. Taki remis to po prostu jak wygrać. No i teraz w trzeciej partii Jan Krzysztof Duda potrzebuje zwycięstwa i wtedy już wygrywa cały mecz. No, także dla tych, co nie widzieli, puszczam teraz od początku całą partię. Sarana załamany psychicznie widzowy. Absolutnie ostatecznie załamany jest ten zawodnik. Czy oni się widzą w ogóle? No wiesz, wszyscy są na tej samej rozmowie na Zoomie, więc chyba tak. Ale podejrzewam, że w trakcie partii tu nie patrzył. Net, nie wiem w sumie, czy mogą patrzeć. Ale no, były dymy widzowe. No, nieczęsto, nieczęsto się takie partie zdarzają. Ale tutaj naprawdę było, było zacnie. Mają teraz takie 10 minut przerwy, więc, więc jakoś 19:30 powinna być partia numer 3. No i miejmy nadzieję, że będzie to ostatnia partia tego meczu, gdyż Polak Rodak wygra i wygra cały mecz. Duda specjalnie tak zrobił, żeby psychę rozbić oponentowi. Nie, no myślę, że myślę, że specjalnie to by sobie przegranej pozycji nie ustawił. Nie, nie, nie. Bez przesady. Ale dymy, no. Dobra, wiecie co ja skoczę do toalety? Puszczę wam jeszcze raz i, i lecimy z kolejną partą. Także puszczę wam muzyczkę, żeby wam nie było przykro, i zaraz wracam. O, już posł? Nie, to ta to, to sama parte. Dobra, już myślałem, że kolejna wystartowała. A aniż Giri kontra Punkratow, dwa remisy. Aaaa, widać, że dobry mecz wybraliśmy do oglądania dzisiaj. Nie wiem jak wam, ale e, mnie się to o wiele lepiej ogląda niż na przykład taki turniej kandydatów, gdzie trzeba czasem 10 czy 15 minut czekać, aż ktoś zrobi kolejny ruch. Byku, 10 czy 15 minut to jeszcze dobrze. Tam zdarzały się sytuacje, że ktoś 70 kilka minut myślał nad jednym ruchem. Nie, nie, te szachy klasyczne powiem wam, to jest, w sensie te szachy klasyczne na tym topowym poziomie to jest jeden wielki żart, nie? Szachy klasyczne, takie co ja zazwyczaj gram, czyli 90 minut plus 30 sekund plus 30 minut po 40 ruchu, to jest, to jest według mnie takie maksymalne rozsądne tempo, gdzie partia trwa przeciętnie 3,5 godziny, a max no to tak 5 godzin. No, no zdarzają się jakieś, że 6 godzin, ale to już naprawdę taki skrajny, skrajny przypadek, ale turniej kandydatów, tempo jakie tam było, gdzie partia trwała po 6-7 godzin lekko, to jest przesada. To, to czegoś takiego to się nie da oglądać. A też jakość, jakość tych partii wcale nie jest jakaś lepsza w stosunku do tych, gdzie mają 2 czy 3 godziny mniej do namysłu. Dawid, czy będziesz bronić ojczyzny? Oczywiście, płacę uczciwe podatki, dokładając się. Na wojsko będę. Dawid, czy dałbyś widzowi 5 dyszek na pizzę? Nie. E, Dawid mam problem z płatnością na czeską. Czy do saportu można pisać po polsku? Tak, można pisać po polsku. E, po angielsku to szybciej ci po prostu y, odpowiedzą, nie? Ale po polsku też możesz pisać. Najdłuższą partię to grałem właśnie po pod 6 godzin. Pamiętam, to najboleśniejsza no, to może nie, ale jedna z najboleśniejszych partii w mojej karierze, bo się broniłem bardzo długo, ale finalnie się wysypałem i przegrałem partię, a przez to, że jeszcze grałem tak długo, to już obiadu nie dostałem. Bo już tam ten czas obiadowy się skończył na turnieju. Przegrałem po prostu wszystko. I to były jeszcze zawody drużynowe, więc przez tą moją przegraną drużyna przegrała mecz. Tragedy. Te 10% podatków. O, panie, ja chciałbym płacić 10% podatków. 10% to ja płacę od tych nagród, a w całej mojej karierze wygrałem może. Na szachach. No, może ze 20 tysięcy, ale to takie top, top. Więcej na pewno nie wygra. Z, z takich dużych nagród. No to tak, największą nagrodę to miałem jakieś 3,5 tysiąca. No to dobra, no to 10 tysięcy to na pewno wygrałem, ale 20 tysięcy to nie sądzę. Chyba że, chyba, że liczyć, wiecie, te wszystkie czajniki, garnki i tak dalej, nie? Tam plecaki, no to tak, ale jeżeli liczymy takie finansowe, finansowe nagrody, to, to na pewno nie. Nie euro, gdzież euro, złotych, człowieku. Dawid, już w Polsce jesteś? Tak? Nie widzisz, że w bibliotece siedzę? Moja biblioteka w Polsce jest, nie? Garnki jako nagroda, nice. No wiesz, mama była zadowolona, nie? A, a to mama płaciła za wszystkie moje turnieje i tak dalej. Także sobie taka nagroda ma sens. <laughs> a to stery, chłopie. 2,5 kilo sera kiedyś przecież wygrałem. No to ile tam ser za kilogram jest? 3 dychy jest, nie? To już masz. 80 tak. Nie, nie, także podatków to je płacę znacznie więcej. Jeszcze VAT mam przecież. Ciekawe co to za turniej z tym serem był? To był turniej sponsorowany przez jakieś tam zakłady mleczarskie, co właśnie produkują tam różne takie sery i tak dalej. Gdzieś koło Puław było, ale no to ze 100 lat temu, to nie przypomnę sobie co to za dokładnie firma była. No ale wiecie, ca cała rodzina później przez dwa miesiące te tosty naważała cały czas, nie? Panie Dawidzie, niech Pan nas uraczy opowieścią o tym serze. No, pojechałem na turniej, sponsor był jaki był, no i wygrałem nagrodę 2,5 kg sera, nie? No, no taki ser jak wiesz, jak idziesz do marketu i tam pani ci kroi, nie, na tej krajalnicy, ta, taką wielką to nie, takie podłużne te opakowanie tego sera, no to właśnie takie opakowanie tego sera wygrałem. Ale na przykład kiedyś za dzieciaka Wygrałem DVD, no to kurde, fest byłem zajarany, nie, to, to w czasach gdzie DVD e, się jeszcze używało, nie, no to super była nagroda. Albo na przykład wygrałem, e, e, no taką wieżę do, e, co, kurde jak to się nazywa, no co muzykę się puszcza, nie, no to do tej pory mi działa, co najmniej 10 lat mam. Tu różne fajne po, rzeczy powygrywałem, ale, ale te nagrody... Znaczy powiem tak, za dzieciaka to było super, bo mm, ja na przykład nie, nie dostawałem mm, takiego regularnego kieszonkowego, nie? W sensie tam wiecie, no raz na jakiś czas tam od babci coś dostałem, czy tam coś takiego. E, ale tam na miesiąc, no to zawsze jeden, dwa turnieje miałem, a to tam wygrałem e, stówkę czy dwie. Tam jak się jest w podstawówce, czy w gimnazjum, to fajne. A jeszcze sobie w szachy pograłem. Czy zmiótłbym Jana Krzysztofa Dudy, Dudę, gdyby on miał 10 minut, a ja 2 godziny? Nie. Złoty nagrodę, 80 złotych wpisowego? Nie, nie, tak bez przesady. Teraz to. Nie, no bez przesady. No przecież ja robię ten turniej w Lublinie, no to jest dwudniowy turniej, to wpisowe jest tam 50 zł, nie? Czy 70. A te 10 lat temu to, to na przykład taki jednodniowy turniej, to płaciłem na przykład 10 zł czy 15 wpisowego jako junior. Także nie, no bez przesady. Zresztą ja, ja Wam to już. Tysiąc razy tłumaczy. Jak idziesz na turniej i płacisz za zagranie w tym turnieju, to ty płacisz za y, tę przyjemność grania w szachy. Więc cokolwiek wygrasz, to jesteś do przodu. Bo za, y, zapłaciłeś za przyjemność grania w szachy. Nie? To tak, jakbyś poszedł do kina i zapłacił za bilet 30 złotych i dostał w tym kinie jeszcze 10 złotych. No zarobiście, nie? To na tej zasadzie działa. A na moim turnieju, no to jest wpisowe 70 złotych, pierwsza nagroda jest 1000, także ładny zarobek za dwa dni grali. <grych> No wiadomo, że tam na 260 osób tylko jedna osoba tego tysiaka dostanie, ale ale wiecie. No czekajcie, jest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Jest 25 nagród, w których zwraca się wpisowe. I to nawet minimum dwukrotnie. Także prawie 10% uczestników zwróci się w PISO. Czy wygrałbym z Karsenem, jakby on grał bez wieży? Tak. I to łatwo. Dobra, no to lecimy proszę Państwa. Decydujące starcie, miejmy nadzieję. E4 po raz kolejny. Obrona sycylijska. Wariant Najdorfa. I tutaj po raz kolejny sprawdza oponenta w wariancie z G3. Zobaczymy w którym tutaj momencie i z której strony nastąpi jakaś zmiana wariantów. W poprzedniej partii H6 zostało zagrane i to H6 zostało teraz powtórzone, ale z tego co pamiętam bez 6 zostało zagrane i to B6 już było niedokładne, natomiast teraz już Sarana się poprawił, no i zdecydował na hetlan C7, tak patrzę po minie Dudy, że on stara się sobie przypomnieć swoje, swoje analizy, no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Na Twoim turnieju to Ty zarobisz. E, otóż ja do tego turnieju tak chyba z pięć koła dołożę, a może nawet więcej. Także. Nie, nie, nie. E, dobra. Mm. No więc cóż, tutaj Jan Krzysztof się zastanawia, no i teraz bardzo ciekawa sprawa, jak on tutaj podejdzie dalej do tematu. Tak sobie myślę, żeby coś pokombinować z tym gońcem i w poprzedniej partii ustaliliśmy, że ustawianie tego gońca na g takie średnie bym powiedział, więc może w sumie na H3 delikwenta wrzucić, żeby wymienić białopolowe gońce, bo wiecie, ten białopolowy goniec bardzo się czarnemu przydaje, że aby pole D5 zabezpieczyć, więc goniec H3 w celu wymiany tych gońców może mieć bardzo, bardzo dużo sensu, tak mi się wydaje. Także zobaczymy, czy na goniec H3 rzeczywiście tutaj Duda się zdecyduje, czy bardziej tak klasycznie bym powiedział będzie goniec G2 i po prostu roszada robiona. Jedno i drugie całkiem nieźle wygląda, w sensie nie miejcie złudzeń, wariant G3 nie jest jakimś mocarnym wariantem przeciwko Najdorfowi, ale jest oczywiście jest zjadem. Tutaj gra ma taki bardziej spokojny charakter, więc coś, czego zazwyczaj najdorfiarze nie lubią. No jeżeli ktoś gra Najdorfa, no to znaczy, że lubi jakąś ostrą zadymkę przeciwne roszady, wiecie o co chodzi, nie? E, także e, zobaczymy, zobaczymy, czy tutaj po raz kolejny Jan Krzysztof Duda oponenta po prostu wyciśnie. To po co robisz turniej? Ehm. Bo na początku, jak się brałem za organizację tego turnieju, to nie wiedziałem, że aż ty... wiedziałem, że będę musiał dopłacić, ale nie że aż tyle. A też ja lubię się uczyć nowych rzeczy, więc na przykład odpaliłem kiedyś sklep z Koszulkami kubkami takimi szachowymi. Co się okazało być głupim pomysłem, bo mieszkałem wtedy w pokoju sześciometrowym i myślałem, no, ile koszulka miejsca może zajmować, nie? No, Ale okazało się, że jak zamówisz tych koszulek 300, to się nie masz gdzie ruszać, nie? Więc ja różne takie rzeczy lubię robić, żeby się nauczyć coś dowiedzieć. Zawsze na przyszłość już będę mądrzejszy, nie? Będę wiedział, co i jak działa, nie. Także. To... A też druga sprawa, że fajny będzie taki turniej. Już w Lubartowie współorganizowałem wtedy turniej. Eee, to się z widzami widziałem, fajnie było. Także myślę, że w długim terminie się opłaci. Dawid może jakiegoś sponsora poszukać? No turniej ma sponsora, nie? No. <laughs> Tylko po prostu no, ko koszta... Były większe niż myślałem. Znaczy, wiecie, no, bo nie chciałem robić tego turnieju w taki dziadowy sposób, nie? Typu e, pójść, zagadać do jakiejś podstawówki, żeby tam zrobić jakoś na sali gimnastycznej i tak dalej, nie? E, tylko chcia, ja chciałem, żeby tak fajnie to było zrobione, porządnie, nie? E, no. Więc na przykład sala, właśnie, żeby była fajna, w jakiejś fajnej lokalizacji, no to no musisz zabulić, na przykład tam 7000, nie? O kurde! E, dobra, Poszło goniec H3 i Hetman C6. No dobra, presja na punkt T4 jest widoczna. Chciałoby się zagrać posunięcie F3, ale wtedy jest taka sztuczka i się na C4 w ogóle wpakuje. Czyli po biciu skoczek C4 z atakiem właśnie na tego gońca, który już nie jest broniony. E, więc F3 niestety tutaj nie działa. Wydaje mi się, że Duda po prostu musi się cofnąć. Tak szczerze. Ale ten Hetman z całą pewnością nie będzie tutaj stał dobrze. Ten Hetman tutaj ciągle będzie pod presją, zawsze po jakichś wy wymianach na D5 będzie podwisał. Także chyba, chyba na plus dla dudy. Chociaż też jest to taka bardzo trudna decyzja, nie? Że przed chwilą grałem go niec H3, a teraz muszę się cofać. No. Bardzo trudno z psychologicznego punktu widzenia jest się zdecydować na taki ruch. Jeżeli chodzi o ten mój turniej, to już nie ma, nie ma miejsc, także no, można sobie przyjechać, jak ktoś chce popatrzeć, ale już zagrać nie można, już wszystkie miejsca są zajęte 15-16 października w Lublinie. Co ty mówisz? Mieszkanie na miesiąc kosztuje yy, 2-3 tysiące, a według ciebie sala na 2 dni 7 tysięcy? Yy, pokaż mi mieszkanie, w którym jesteś w stanie zmieścić 130 szachownic, geniuszu. Czy na turnieju obecny będzie Dawid Czerw? Powiem więcej. Będzie obecnych dwóch Dawidów Czerwów. Nie jeden, a dwóch. Czegoś takiego to się nie spodziewaliście, co? Yy, mogę też Wam sprzedać ciekawostkę. Tak z czystej ciekawości zapytałem się, ile by kosztowało wynajęcie tej dużej sali w tym, w, w Mariocie chyba. Wiecie, co tam jest tak wysoko w Warszawie e, no to, pół miliona. Także to może na kolejną edycję. Dwóch czerwów będzie grało, nie no, jeden czerw będzie, Dawid czerw będzie grał, no bo drugi będzie zajęty organizacją, nie? Dobrze, więc powiem wam, że ta partia po raz kolejny tak strategicznie zmierza w, w bardzo dobrym kierunku dla dudy. Zauważcie, teraz ten goniec nie będzie mógł się zaktywizować, do końca świata ten pionek A6 będzie słaby, czyli teraz oczywiście króla trzeba zabezpieczyć. I powiem wam, że naprawdę świetnie to zaczyna wyglądać. Po raz kolejny skoczek. Oj, roszatka, skoczek G4 się oczywiście nie boimy, no bo można sobie wybić cyk i kolejny skoczek dobija widełkami i w ogóle figurę zdobywamy. Nie no, złoto. Naprawdę bardzo sprytny system tutaj Jan Krzysztof Duda wybrał przeciwko temu Najdorfowi, bo wydaje mi się, że tak bardzo dobrze wybił przeciwnika z tych pozycji, które Sarana lubi, czyli właśnie tak pod zadymkę. Ciekawe. Hmm, Goniec D7. Tak myślę, w jakim celu ten Goniec poszedł tutaj, a nie tutaj. Bo Goniec C6 znacznie logiczniejsze się wydaje. Nie wiem, wydaje mi się, że to Goniec D7 jakieś takie podejrzane. No dobra, więc Duda robi oczywiście miejscówkę dla wieży. Sarana natomiast z drugiej strony nastawia się do ataku na pionka B2. Duda natomiast tutaj po linii D z całą pewnością będzie chciał działać. Albo może w ogóle po linii C? Żeby, tak wiecie, zamarzyło mi się, o kurde, zamarzyło mi się, żeby zagrać C4, B4, żeby tymi pionami ruszyć. Może to ma więcej sensu niż pozornie się wydaje. Ciekawe. Czy przygotowałem się przeciwko oszustom? Tak, mam sędziego, który rzeczywiście robi swoją robotę. Nawet mnie przeszukiwał wielokrotnie. <laughs> Także uważajcie, będą przeszukania u mnie na turnieju, żeby tam komuś głupoty nie przyszły do głowy. No dobra, więc goniec D2 grzecznie tutaj został goniec wycofany. No, skoczek G4 nie jest jakimś problemem, prawda? Ponieważ tego skoczka bardzo łatwo jest wygonić, on będzie się musiał cofnąć na F6. Jeżeli Duda sobie zechce, to tego gońca później z powrotem przestawi na E3. Natomiast pojawia się taka zagadka, czy tutaj nie byłoby fajnym pomysłem zagrać H3, a później goniec F1 żeby tam, wiecie, punktem A6 się zainteresować. O, świetnie, świetnie te gońce tutaj wyglądają i jeżeli jeszcze udałoby się pionami ruszyć, no to jest jedna słabość, jest druga słabość, więc strategicznie naprawdę wszystko się w tej pozycji elegancko zgadza. Czy będzie jakiś bar przy sali turniejowej? Nie, tak, y turniej będzie rozgrywany na drugim piętrze, na mm, dachu, na piątym piętrze jest fajna restauracja, na pierwszym piętrze też. Więc pomiędzy partiami można sobie y, pójść popodziwiać widoki y, lubelskie. <grywa> Turniej będzie w lubelskim centrum konferencyjnym, także bardzo fajna lokalizacja, blisko yy, tak, takiego, yy, no nie wiem czy to można nazwać centrum Lublina, no ale tak wiecie miejscówka gdzie tam jest deptak. Yy, jakieś parki, nie parki, można sobie pospacerować, restauracje są i tak dalej, także spoko. Czy trzeba być jakoś dużo wcześniej przed turniejem? Harmonogram masz w regulaminie turnieju, więc trzeba przyjechać trochę wcześniej przed rozpoczęciem pierwszej rundy, żeby się potwierdzić, i tak dalej, bo jest długa lista zawodników rezerwowych, którzy chcieliby zagrać. Turniej już jest pełny, także na ten nie przyjedziecie. Może na kolejną edycję. Aniż w 10 minut wygrał. No możemy na szybko sobie zerknąć, co tam się wydarzyło. Kurczę, nie, nie miałem go zafollowowanego. Dobra, to nie chce mi się teraz szukać. E, dobra, więc Jan Krzysztof Duda, skoczek D1 zabezpieczył punkt F2. Później najpewniej ten skoczek zostanie wygoniony, a skoczek białego przejdzie na E3. Wiecie, żeby się, żeby się czaić z wjazdem na D5. No i też jakieś C4, B4. E, I wtedy te figury czarnego będą po prostu tłamszone. Więc po raz kolejny. Po kolejny zapowiada się na taką statyczną dominację. Czy będzie transmisja bądź stream z turnieju? Yy, będą transmitowane, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 34 partie. Więc trochę tych y, szachownic transmisyjnych załatwiłem. E, czy na żywo będzie jakiś stream? To zależy od internetu. Ko komputer na pewno tam rozstawię, będę nagrywał. Jakieś odcineczki na YouTube będą, ale czy stream na żywo y, będzie szedł na Twitcha? Może tak, może nie, to jeszcze zobaczymy. No, tutaj Sarana widzicie znowu, znowu jego możliwości, i z jednej i z drugiej strony zostały bardzo mocno ograniczone. I tak gość po prostu się dusi, wręcz w tych pozycjach. Bardzo, bardzo mi się podoba, jak tutaj właśnie Duda się poustawiał. Takim klasycznym podejściem najdorfowym to byłoby aktywizowanie tego gońca. Z tym, że, z tym, że właśnie tutaj figury czarnego wzajemnie sobie przeszkadzają, bo tutaj oczywiście pole jest zajęte przez skoczka, a nie widać, gdzie tego skoczka można by przestawić, żeby go zaktywizować. Ciekawa sprawa. Kuba Pari, no adres jest w regulaminie podany. No powiem Ci tak. Druga linijka regulaminu turnieju. Termin i miejsce. Lubelskie centrum konferencyjne ulica Grodgera 2 w Lublinie. <grymny> ja wiedziałem, że ludzie nie czytają tego reg regulaminu, ale żeby aż tak, żeby nie ogarnąć, gdzie dokładnie ten turniej jest. Czy tak dużym turnieju istnieje jakaś współpraca z pz -szach? Współpraca z pz albo z jakimś wojewódzkim związkiem szachowym to najczęściej przebiega w ten sposób, że wpisujesz do regulaminu, że pat patronem turnieju jest. Polski Związek Szachowy i wtedy Polski Związek Szachowy na swoim Facebooku udostępnić Ci zdjęcie z turnieju. Najczęściej tak to działa, także nie będzie się żaden związek za nic nie robienie fleksował na moim turnieju, więc żadnej współpracy nie ma. No dobra, B4, no powiem Wam, że tutaj Duda wybrał fajny plan, no i brutalnie, krok po kroku ten plan realizuje, nie? Została wytworzona ta słabość przeciwnikowi. Przygotował, żeby uruchomić te piony, i wygląda to rzeczywiście perfekcyjnie. No, skoczek zostanie wycofany, C4 zostanie wrzucone. Za chwilę już się będzie czaił, żeby wytworzyć wolnego pionka. No, po prostu absolutna dominacja w tej pozycji. Chociaż jak uczy nas yy, poprzednia partia, yy, nawet przewagę plus 8 można zrąbać. Więc trzeba oczywiście zachować czujność. Niemniej ta pozycja jest całkowicie przeciwna do pozycji z partii drugiej, gdzie tam Sarana zrąbał tę przewagę, bo tam pozycja była chora, tam króle były gołe, materiał został poświęcony, więc wiadomo, że była bardzo gruba zadyma. Tutaj jest całkowicie inaczej, bo biały ma przewagę, a czarny po prostu nie ma nic. Więc to jest fajne, i teraz pytanie, co dalej. W takich sytuacjach, kiedy jedna strona całkowicie dominuje, przeciwnik ma pasywniejszą pozycję i nie ma żadnej kontry, w takich pozycjach najczęściej chcemy gnębić oponenta, pomału poprawiając swoją pozycję. Więc tutaj zaatakował Piona no to właśnie trzeba obronić. Później e, rozglądamy się, która figura jest beznadziejna, no i tę figurę aktywizujemy. Skoczek z D1 jest beznadziejny, no to hop, hop e, na D5 i już ten skoczek będzie przepotężny, więc tutaj duda naprawdę na bardzo komfortowej pozycji. No dobra. Niemniej, Sarana oczywiście też głupi nie jest, więc też swoją pozycję poprawia. Standardowo w tym Najdorfie goniec z E7 jest oczywiście mega, mega, mega słaby, więc tutaj cyk, cyk ten goniec już będzie działał lepiej. Natomiast brutalne jest to, że Duda w ogóle za chwilę może odpalić F4. I zauważcie, co jest zabawne, że Duda po pierwsze, dominuje na hetmańskim, dominuje w centrum, a jeszcze za chwilę zajedzie przeciwnika na królewskim. To, to Sarana chyba po prostu. Mm, no, załamie się psychicznie i skończy karierę po tej partii. No tak, F4 pakuje i po prostu z gości nie ma co zbierać. Nie no, beznadziejna pozycja, naprawdę bardzo przykra pozycja No Jan Krzysztof Duda od, obalił wariant Najdorfa, widzicie to <ścoughs> Patrzcie na to, F4 um. Sobie on nie ma jakich ruchów robić. F5 będzie musiał wybić. Za chwilę C5. No i po prostu te piony jadą. Dramat. No, czarny w naprawdę nieprzyjemnej sytuacji. Nie zazdroszczę. Mógłby się Sarana trochę postarać. Człowiek niedawno usiadł do oglądania, a oni już kończą. A nie no, meczik się zaczął 18.00, no to e, nie tak niedawno. A tu jeszcze e, przynajmniej z 15 minut pograją. Nie dobra, 15 minut to przesadziłem, no ale... 8 powinni pograć myślę. Chociaż kto wie, no może 15. Czasami jest, tak, że, czasami jest tak, że pozycja jest kompletnie wygrana, ale jeszcze trzeba nad tą wygraną popracować. Wiecie, ciągle jest plus 2, plus 2, plus 2, ale przeciwnik stwarza jakieś problemy, utrudnia nam życie, trzeba pomyśleć, żeby nic tam nie podstawić i tak dalej, więc może ta partia jeszcze potrwać, ale rzeczywiście przebieg jest dosyć jednostronny. W ćwierćfinale Duda na Nakamura. E, tak, rzeczywiście w drabince e, Polak rodak Jan Krzysztof Duda e, napotka Hikaru Nakamura. Także fajnie, bo po pierwsze będzie miał opcję zdobycia e, głównej nagrody. 200 tysięcy dolarów. Jeszcze po drodze będzie mógł klepnąć Hikaru. Także lepiej się ułożyć nie mogło. A, gońca łapie? Gońca łapie? Gońca podstawił! Ale jaja! Ale jaja, no koniec po prostu złapany. No kto by pomyślał, taka podstawka. Chyba, że czekajcie, tutaj jakieś bicie i e? Nie, no bez przesady. Bo to myślałem, że może bicie na a1, no ale to na c6 leci. Nie no, podstawił, po prostu podstawił figurę. Ale kurde S 2,5 do pół Ale jajco, no? Ale nie powiem w tej drugiej partii no to mnie Duda. E, zaskoczył, zaskoczył. Wydawało mi się, że tam będzie S wygrana Sarany, ale utrzymał Remisik. Widzicie, Duda to jest gość. Po pierwsze klepie przeciwników. Nie, po drugie, jeszcze e, daje przeciwnikom jakieś szanse, żeby milej się na meczyk oglądało, żeby było bar bardziej wyrównane starcie. To jest gość. Psychicznie chce go po prostu jeszcze zniszczyć. No tak na to wygląda, że... O, fajne, fajne. Eee, to znaczy tutaj jest wykorzystanie oczywiście związania po linii D, a więc tego skoczka zbić nie można, a jeżeli on odejdzie, żeby bronić pionka, to wtedy jest bicie na D6. Eee, I co w partii poszło? Eee, po prostu pionka wzią. No dobra, Sarana się tutaj oczywiście, oczywiście nie podda. Eee, będzie próbował coś rozkręcić. Rozkręcić oczywiście na skrzydle królewskim, bo tutaj jest delikatnie mało figur po stronie białego. No ale ogólnie wiadomo, jak się to powinno skończyć. Tak, Duda za chwilę wpakuje nawet skoczka na c6, byleby byle się tego delikwenta z d4 pozbyć. Jest dobrze. Ale ta druga partia... No to to były dymy, nie? Takie partie... E, to mega przyjemnie się ogląda. Termometr wsk wskakał. Królewo odsunięte. No złoto. E, jaka jest nagroda? Już Wam prezentuję. Duda aktualnie ma już w kieszeni 15 tysięcy dolarów. Jeżeli wygra tę partię, no to ma 25 tysięcy dolarów w kieszeni. No i w finałach może zdobyć nawet 200 tysięcy. Więc tak, klasyczne tutaj podejście do realizacji przewagi. Czyli Duda upraszcza pozycję. No i też dużym ułatwieniem jest to, że ten pionek jest blisko pola przemiany, więc przy wsparciu figur z całą pewnością za chwilę będzie tam biegł do pola przemiany. No i pozamiatane. A Duda, kurde, złośliwy, jeszcze tutaj na atak w ogóle idzie. No fajne, fajne. W ogóle wywalone w tego pionka. Mat wygrywa partię. Ciekawe. No tak, po białych polach po prostu zniszczy oponenta. No fajnie, fajnie tutaj Duda podszedł do tematu. I teraz takie wieża F1, żeby nie było tutaj żadnych głupotek w stylu wieża F2, wiecie o co chodzi, nie? To mi się podoba, a no, spokojnie jeszcze też po biciu. No to w ogóle yy, król zostaje dojechany. No i teraz to już naprawdę. To, to każdy z czatu by to wygrał, białymi. To jest kurde plus 12. To tego nie da się nie wygrać a, autentycznie. Yy, Kuba, Pari, różne szachownice będą na moim turnieju. No nie, no tutaj żeby przegrać to chyba Hitmana trzeba by podstawić, czy coś takiego. No nie wiem, co tutaj trzeba by zrobić, żeby to przegrać. No w sensie, kurde no, goniec E4, Hetman G6, no to chyba każdy jest w stanie ogarnąć, nie? Chociażby tak, pierwszy z brzegu. No. Dobrze! Proszę państwa, S zarobione, punkciki rankingowe. Polak Rodak zbliża się już do 3000 ELO. Także naprawdę kolejny gładki mecz, gładkie zwycięstwo Polaka Rodaka. Rzeczywiście po raz kolejny pokazał, że jest totalnym szefem, jeżeli chodzi o szachy internetowe. No i teraz zobaczymy oczywiście, jak to będzie w tym Toronto, ponieważ Jan Krzysztof Duda leci na finały do Toronto. To tam będzie topowa ósemka rywalizowała o główną nagrodę, czyli 200 tysięcy dolarów. Także nice. No i cóż, w takim razie. E Pozostaje mi się pożegnać z wami. Mam nadzieję, że strumyk się podobał, dobrze się bawiliście. Zostawcie tam łapkę w górę, komentarz na zachętę na YouTubie i na Twitchu zostawcie oczywiście followka. Dzisiaj w ogóle na YouTuba wjechały dwa nagrania, na czeską Polska, też na mój prywatny kanał wjechało nagranie, więc dzisiaj to po prostu do oglądania macie tyle rzeczy do wyboru do kolorów że aż po prostu nie wiadomo, co wybrać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Także polecam sobie tutaj obczaić kanał Czeską Polska oczywiście. Zasubskrybować, żeby dostawiać powiadomienia. Codziennie coś tam na Czeską Polska wjeżdża. Także codziennie wieczorkiem można sobie coś tam obejrzeć. Na mój kanał ostatnio trochę mniej wjeżdża bo trochę mniej miałem czasu. Wiecie, różne ważne rzeczy, typu wyjazd do Meksyku, ale też zachęcam sobie odpalić. No i cóż, w takim razie na tym kończymy dzisiejszego streama. <grymny> Duda filtr wyłączył, tak, tak. Tak naprawdę Duda to jest Android, a, a, a ruchy wykonuje Paweł Ponkratow. Dobra widzowie, także cóż, dzięki wszystkim za dzisiaj, widzimy się na kolejnych streamach, także cóż, pa, pa.